Szopki krakowskie powstają ciągle w Krakowie tylko dlatego, że są szopkarze. Jeżeli zabraknie szopkarzy, nie będzie szopek krakowskich. Co roku ze Zwierzyńca na rynek główny idzie orszak Lajkonika tylko dlatego, że są chłopcy z orszaku Lajkonika, którzy to robią, którzy czują się częścią tej tradycji. Co roku na rynek główny idzie barwny pochód Bractwa Kurkowego tylko dlatego, że wciąż mamy w Krakowie braci Kurkowych. Jeżeli tradycja gdzieś w pewnym momencie zanika, może się odrodzić tylko wtedy, kiedy się pojawią ci, którzy chcą tej tradycji stać się częścią. I tak się stało. Ja nazywam się Michał Niezabitowski, reprezentuję Muzeum Krakowa, które oczywiście posiada w swoich zasobach od wielu, wielu lat ogromną ilość źródeł, pamiątek związanych z Bractwem Krakowskich Włóczniów, kongregacją, bo dokładnie tak się nazywa Krakowską Włóczków, ikonografię dotyczącą żeglugi wiślanej, tej żeglugi, która jeszcze do lat 60., nawet 70. XX wieku, była tutaj żywa, czynna. Natomiast w pewnym momencie to środowisko umarło. Tak długo, jak długo tak się dzieje, my jako muzealnicy możemy robić jedynie jedno. Możemy to dokumentować, to co z tego pozostało. Możemy. Ogromnie się cieszę, że będziemy mogli dzisiaj, że inaugurujemy dzisiaj wraz z Flisakami to wydarzenie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Matyldzie i Krzysztofowi Wejdmanom, którzy wraz z galarem Jadwiga stawili się na nabrzeżu, Józefowi Ratajczakowi, który stanął tutaj wraz z galarem Szwajcarka, Bartłomowi Brylowi, który stanął tutaj z galarem Bodyka i Byk Brzeginka, panu Marcinowi Gizoniowi, który stanął tutaj z Batem Wiktorem, drewnianym kanu przypłynął Wiktor, a królewski flis na Wiśle, tradycję, która od pewnego czasu właśnie staje się tą formułą, która Wisłę ożywia, reprezentują Agata Jarosław Kałuża. Chcę też powiedzieć, że Muzeum Krakowa we współpracy z Flisakami chce się poczuć odpowiedzialna za tę chybotliwą część, która staje się częścią naszego muzeum, czyli za galar Szwajcarka. Nie chcę powiedzieć, że to jest nasz nowy oddział, ale to jest pewna filozofia. Muzeum niekoniecznie musi być muzeum, muzeum powinno być w mieście, a to miasto to także rzeka. W trybie partycypacyjnym przy udziale społeczeństwa ta bandera została przez panią Ewę wykonana. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na tym galarze wciągniemy banderę. Thank you.
tym momencie ja bardzo bym chciał wspomnieć pana profesora Wyrozumskiego, który zawsze, póki żył, kibicował nam tutaj w tym Frisie i zawsze marzył o tym, żeby to i to było i zawsze mówił, że Kraków jest miastem hanseatyckim. Dlatego, panie dyrektorze, jeżeli można, zdobyliśmy pieczęć ołowianą. Tutaj są gliniane odbitki na pana ręce ku pamięci pana profesora Wyrozumskiego. Koga? To jest koga średniowieczna, proszę. Niech się jednostki rozsumowują, a pan Jarek no, sprowokował mnie, bo wspomniał mojego mistrza. Mistrza bardzo wielu historyków, który rzeczywiście jako jeden z pierwszych napisał artykuł, w którym pokazał, że Kraków był miastem Hanzy. Niektórzy się pytają, dlaczego krakowska kongregacja kupiecka ma pełnomorski okręt w herbie. Nie rozumieją tego, pytają. Bardzo wielu kupców nawet już tego nie wie. To jest znak, który pojawił się co najmniej w XV wieku. Dlatego, bo krakowscy kupcy byli właścicielami, armatorami pełnomorskich jednostek. A te frachty, te towary zaczynały swoją drogę, no nie na pełnomorskich jednostkach, bo te docierały tylko do Torunia, ale zaczynały właśnie na galarach, krypach, na batach, na szkutach stąd, z Krakowa. Także bardzo serdecznie panie Jarku dziękuję za tą pieczęć i za przypomnienie pana profesora Wyrozumskiego, który cóż, no nie doczekał dzisiejszego spotkania, ale gdzieś tam jest i na pewno nam salutuje.
się. Padlu, to jest ta deska z wioski. Ale nie za mało. To się nazywa inaczej. Tak? No widzisz? Mój mąż mnie też pociesza, że to bardzo dobre, ale to był dobry. Mimo wszystko ja bym chciała zrobić w końcu normalną opiekę. Nie, nie, ty! Jest dzień, to się chwala. Widziałam tam pana. Nie wiem jeszcze raz. Aha, po prostu to jest piękne. A to pan pierdolnik. Ma to sens, określone. Mam nadzieję, że to jest. To ma taką świadomość ciała. To nic. A to jest tak, kto nie płynie, zostaje na jednostka. Albo 4, albo 5 osób. Zobaczymy, ile nas faktycznie będzie. No jedna osoba może do nas jeszcze dojść. Panowie płyniecie? Dobra, ja płynę. Płyniecie. Pan płynie? Ile masz osób? Nie, nie, nie. Nalajcie, kiedy wysuniemy do galaru, tam napiniemy. Ustawimy się. Możemy sobie pozwolić tam o 1/10 sekundy. Dobra. Kto krzyczy start? Armata będzie. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. My najwięcej pobiegaliśmy. Zdarzyło się, zdarzyło się. Komuś to zostanie. Bo każdemu się należy. A to dla mnie. Z tym idę do Żyda. To jest drogocenne. Nie, jeszcze mamy jeszcze. Dziękujemy. No, było zajebiście. Teraz można się napić. Cała, kogo jeszcze ma z ekipy? Jeszcze raz tu nas. Zapraszamy, bo będziemy stać, tak? Zapraszamy. Może. To ciągle stoimy, więc proszę. Posada się rozwija.